Referendum w sprawie budowy dwóch bloków na Osiedlu Wichrowe Wzgórze odbędzie się w dniach od 20 do 22 lutego w administracji Osiedla. Współdzielcy wypowiedzą się, czy chcą, aby na terenie, gdzie stoi dziś barak po klubie sportowym TPS Winogrady, zbudowano dwa budynki mieszkalne. Informacja o referendum wraz z mapą, na której znalazł się obrys planowanej inwestycji, właśnie dotarła do skrzynek pocztowych mieszkańców Osiedla. Będziemy przeprowadzać referendum które będzie dotyczyło zabudowy działki o powierzchni około 4800 metrów, działki zlokalizowanej vis-a-vis -vis tego terenu, na którym stoi siłownia i w tej chwili po zwolniona część tego budynku po domu opieki nad osobą starszą, nad osobami starszymi, czyli ten niebieski barak który powstał chyba 60 lat temu i miał stać parę miesięcy w tym czasie, kiedy budowano nasze osiedle. Na tym terenie, który w tej chwili nie ma żadnych w zasadzie innych walorów użytkowych poza właśnie zabudową, w koncepcji jest, przewidziana jest budowa dwóch budynków, 12 i 17 kondygnacyjnego. W systemie deweloperskim, i tutaj właśnie chcieliśmy poznać Państwa opinie na ten temat. Ja, może korzystając tutaj z dzisiejszej okazji, chciałem powiedzieć tylko tyle, że tego typu przedsięwzięcia zostały już przeprowadzone na terenie naszej spółdzielni, konkretnie na terenie Osiedla Przyjaźni, są prowadzone na terenie Osiedla Zwycięstwa i w rejonie Wilczaka. I w zasadzie te przedsięwzięcia można powiedzieć one się sprawdziły. One procentują bardzo dużym zastrzykiem finansowym na rzecz danego konkretnego osiedla. W naszym przypadku te przychody, gdyby do tej inwestycji doszło i została zrealizowana, szacujemy na około 7 milionów złotych. Dlaczego jest to tak, tak ważne, proszę Państwa? Jest to ważne i te miliony również z tego powodu, że po pierwsze, około trzech lat temu, jak Państwo wiecie, nastąpiło totalne przeszacowanie wartości gruntów przez wszystkie samorządy w kraju. Przeszacowanie wartości gruntów pod kątem podniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste. Kończyło to się często dramatami, bo to były waloryzacje po, po 500, 600 i więcej procent. I w naszym przypadku to też nie wyglądało wcale tak łagodnie i nie wygląda na dzień dzisiejszy. My przed tą waloryzacją płaciliśmy jako osiedle za grunty będące tak zwanym mieniem wspólnym około 230 tysięcy opłaty za użytkowanie wieczyste. Po przeprowadzonych audytach na y, tych działek i przeszacowaniu ich wartości średnio 400-500% i potem po y, odwołaniach i potyczkach, jakie toczył zarząd PZM winogrady z Urzędem Miasta w sumie koszty te zostały zmniejszone, ale i tak są bardzo wysokie. Pierwotna wersja przewidywała wzrost z 230 tysięcy złotych w skali osiedla w Jolie na o milion złotych. Ostatecznie po wszystkich procedurach odwoławczych zastosowanych przez zarząd ta kwota spadła do 750 tys. zł, co stanowi i tak wzrost o ponad 300%. I proszę Państwa, dzisiaj posiadanie tego typu gruntów, które nie mają właściwie żadnego konkretnego przeznaczenia, nie są w żaden efektywny finansowo sposób zagospodarowane, po prostu rodzi coraz wyższe koszty i stąd też ta koncepcja, która ma być przedmiotem referendum. Referendum jako takie ma się odbyć w dniach 20 do 22 lutego, a konkretnie 20 luty to jest sobota w godzinach 12 do 18. 21 luty niedziela w godzinach 10 do 16 i 22 luty poniedziałek w godzinach .00, 16 .00, przepraszam, do 20. .00. W te trzy dni chcieliśmy Państwa zaprosić do odwiedzenia administracji na osiedlowi Chorowe Wzgórze i oddanie głosu w tym referendum. Ważne jest to, żeby mieć przy sobie dowód osobisty i legitymację członkowską, dlatego że członkostwo spółdzielni i tytuł do lokalu warunkuje możliwość wzięcia udziału w danym referendum. Także serdecznie proszę, żebyście Państwo o tych dokumentach nie zapomnieli, bo one będą tutaj weryfikowane z danymi, jakie, jakie są w posiadaniu administracji. Proszę Państwa o jedno, co mógłbym i chciałbym prosić, to o jak najliczniejszy udział w tym referendum, żeby jego wyniki nie budziły żadnych wątpliwości po prostu, jaka jest wola mieszkańców osiedla Wichrowej Wichrowe Zgórze. To jest najważniejsze, żeby po prostu to referendum było jak najbardziej reprezentatywne, chociaż regulamin referendalny mówi o tym, że po prostu liczymy zwykłą większość w oparciu o ilość osób, które wzięły referendum, czyli nie ma żadnego kworum, nie ma minimalnej ilości, jaka musi wziąć udział w tym referendum, dlatego. Ta ilość, która weźmie, jest tak, w mojej ocenie, ważna i serdecznie Państwa z tego powodu zapraszam. Przypomnijmy, referendum odbędzie się 20 lutego w godzinach od 12 do 18, 21 lutego w godzinach od 10 do 16 i 22 lutego w godzinach od 16 do 20. Wyniki referendum będą wiążące dla zarządu spółdzielni.